Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Lucek i witam was w Wiedźmin 3, krew i wino. Ostatnio mieliśmy mieliśmy znaki zapytania, dużo faili, o, to przede wszystkim. Trochę faili było, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć jeszcze kolejnymi znakami zapytania, bo jeszcze tych znaków zapytania jest sporo. No niestety, nowa kraina to nowe znaki zapytania, co dobrze, nie kontrabandy, bo kontrabandy to by była męka, śmierci i ukrzyżowanie na mnie. Jeżeli miałbym kontrabandy robić znowu. Dobra, zrobimy medytację może, bo i tak już się kończą tutaj ulepszenia. Zrobimy sobie medytację do rana, żeby było jaśniej. Oczywiście użyjemy eliksiru z sukuba może. Użyjemy jeszcze z krabopająka i możemy ruszać. Nie znajdziecie lepszych towarów. Na kolejny znak zapytania, on jest 300 stóp około, więc nie jest daleko, dla płotki to nie będzie wyzwanie. No i co moi drodzy, dzisiaj chciałbym o czymś pogadać, ale szczerze nie wiem, co byście chcieli, czy byście chcieli usłyszeć, bo nie ma komentarzy, szkoda, dla mnie to jest wielka szkoda, że mało ludzi niestety przez tyle lat już można powiedzieć, mało kto zaglądał. Rozumiem też kwestię to, że moje materiały może nie są jakieś... nie są jakąś nowością, bo to są gameplaye oczywiście z gier. Ale widać, że jeżeli nie zaskarbiłem sobie w ogóle żadnych odbiorców, to znaczy, że coś jest nie tak z moją osobą, jeśli chodzi w kwestię... Dobra, jeszcze zabiję tę topce. Dobra. Jeśli chodzi w kwestię nagrywania... Nie mogę trafić do szerszego chociaż, albo do jakiegokolwiek grona odbiorców, może tak tutaj ujmę to. Szkoda, ja to robiłem z czystej pasji i chciałem to robić. I robiłem to przez tyle, kilkaset materiałów, więc tutaj nie jest jakoś, że robiłem to przez chwilę i zostawiłem to. Niektórzy powiedzą, że przybyłem na YouTube'a dla hajsu. To nie jest prawda oczywiście. To każdy będzie mówił, że kapitana statku, dziennik kapitan statku, skazany na zapomnienie. Znajdź szkatułkę ze skarbem, ona jest w tej jaskini, tam widzę. Dla hajsu. Kiedyś to nie liczył się hajs. Kiedyś to było zainspirowanie się innymi. Bo zauważając... O kurde, zaraz otopię się tutaj i nie mogę tam wejść. Się Geralt topi i będzie problem. Więc zyskałem powietrze i wracamy do rozmowy. Kiedyś to było inspirowanie się innymi, bo widziałem jak inni moi koledzy również próbowali coś tam robić. Mówię, czemu ja miałbym nie spróbować też? No i tak to się zaczęło, no, w 2012 roku. Niektórzy to powstawają kanały już w 2015 i wyprzedzają mnie. Ja to się nie dziwię, ale wyprzedzają mnie, ale kontentem jakoś... Kontentem jakoś ode mnie nie tego. Nie różnią się. Szarlej? Misiu Pysiu, Szarlej? No a jakże? Siema. Potoczysz się do mnie? Dzięki ci, mordo. Dobra, szukam tej szkatułki ze skarbem. Tu nic chyba nie ma. Weźmy pochodnie, bo za mało widzicie, ja też za mało widzę. Jest jakaś ruda. Srebra, dobra. Idziemy tutaj na górę, może coś tu będzie. Voilà. Tachrel. Co jest? Ale coś zielonego, więc... Zielone to są rynsztunki zbroi... mieczy. Miecz albo zbroja to jest. Dobra, to miecz srebrny nie jest. To znaczy stalowy miecz nie jest. Patrzmy dalej. Buty. Mantikora tu nie. Rycerskie plus 500.
Plus 14, wow. Lepsze. Widzicie, że lepsze. To jest ciężki rynsztunek, ale dzięki zaklinaczowi możemy zrobić z ciężkiego lekki, więc tutaj nawet później coś można pomyśleć. Ale na razie szukamy tego miecza, czy cokolwiek to jest. Jest, tu. To czemu mój zielony? I don't understand tego. Dobra, nieważne. Dobra, ja nie będę wypływał stąd, tylko się przeteleportuję. O, uroki tego moda, że z każdym miejscu, gdzie jestem, mogę się przeteleportować i dlatego to jest takie ułatwienie dla mnie i przyspieszenie troszeczkę rozgrywki. No dobra. Lećmy dalej. Kolejny znak zapytania. Archespory. Lepiej te pąki rozbić. Ole mi krafty spadły. Wow. A, mi klatki spadły. Gnoje. No, uciekałem gnoje. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre. No, problem z... Problem z liniami, bo widzę taki znaczny. Dobra, ale zrobione. Coś tu leży. Dobra. Płotka, cip, 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 cip. To co, lecimy tutaj, na północ, nie? Tak. Może pogadamy dalej o tym Litwibie, co? Bo to jest temat woda, który można poruszać. Chcę odejść też w takim miejscu, gdzie... Tak teraz już ten, bo zacząłem od początku, jak to też się zaczęło, że ja już o tym mówiłem na moim vlogu, tam mówiłem, jak to się zaczęło przede wszystkim. Ale teraz trochę pogadamy o tym odejściu. Wiedźmin to jest taka gra, którą zawsze chciałem nagrać. Już od pierwszego Wiedźmina miałem tą chęć, żeby nagrać Wiedźmina i to była pierwsza gra, którą nagrywałem. Co nie dziwota, bo uwielbiam Wiedźmina, każdą część. I przede wszystkim trzecią, bo jest najlepsza. A no bo ostatni, tak, ale najlepsza jest najlepszą częścią. Potem jest jedynka i na końcu dwójka. Dwójka mi się najmniej podobała. Już mamy tak wymieniać. Krótka i dużo tematów politycznych. Trochę moim zdaniem za dużo. Przesadzony tam był ten temat. Ale ściganie le to było, no i tak na końcu mogliśmy go wypuścić. Ściganie tak i potem wypuszczenie głównego badassa gry, nie? Innego naszego przeciwnika. Dobra. Pozbierajmy co tutaj jest. No i dlatego chciałem nagrywać, bo Wiedźmin to był... To jest gra, moim zdaniem, najlepszy RPG z najlepszą fabułą, bo lepszej chyba nie ma. Nie ma lepszego RPGa. Gotik to już przestarzały, już jest, to jest gra przestarzała, ale też była dobra, ale do Wiedźmina się nie, Gotik nie umywa, nie ma takiego, nie ma możliwości nawet. Wiedźmin to już jest taka klasyka i każdy, który jest graczem, chociaż powinien chwilę w Wiedźmina pograć, naprawdę, to jest gra obowiązek, moim zdaniem. Przede wszystkim dla Polaków to jest gra obowiązek, bo to... Ale niektórzy mówią, że Wiedźmin to... Mogą nie lubić prozy, ale jako gracze powinni w to zagrać. Naprawdę, tutaj polscy twórcy teraz są jednymi z najlepszych na świecie, tak? Siedzisko potworów. Może być interesujące. No zobaczmy. Czyżbym słyszał trolla? O, chyba nie trolla. Pimy kota. Archespory.
pompki wkurwiają mnie, no. Trzeba je popalić i... Dziwna ta jaskinia, taka bardzo zielona. O! Co to było? Dziennik Leksandra. Spaliłem za sobą wszystkie mosty. Być może mógłbym jeszcze wrócić, gdyby nie to, że popełniłem morderstwo i zabrałem ze sobą te arcymistrzowskie samaty. Na pewno już mnie ścigają, więc mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku, a ja zacznę nowe życie daleko na południu. Koniec z wiedźmistwem. Nie mogę do końca ufać de Laujanowi. Szczególnie, że zażądał spotkania w siedzibie bandytów. Sematy ukryłem w jaskini, do której nie wejdzie żaden zwyczajny człowiek. Jeśli wszystko będzie szło bez problemu, odbiorę pieniądze i zdradzę mu lokalizację skrytki. Za dodatkowym wynagrodzeniem pójdę z nim do Lisich Dołów. A jeśli mi się nie powiedzie, jeśli ktokolwiek znajdzie te zapiski, to niech wie jedno. Warto było zabić swoich, warto było ukraść, byleby uciec od tego parszywego życia na szlaku. Każdy wiedźmin ma czasem ochotę rzucić fach i wyjechać gdzieś daleko. A ten postanowił to zrobić za wszelką cenę. Nikt już tam nie mieszka. Ale może znajdę tam jakieś wskazówki? No proszę bardzo, znak zapytania i mamy ręczny szkoły kota. Ciekawe. Ręczny szkoły kota też bym chciał zrobić, bo on jest też spoko. Chciałem też go zrobić. Ale cały to... jeszcze coś tu jest, bo... widzę, że... jeszcze tutaj się świeci ta główka. No, bez kinu. Coś tu jeszcze wynajdę. Coś na górze może być. Trzeba będzie się tam spiąć. No dobrze, zobacz. Coś tu jest. Tu nic nie ma. Trochę po drugiej stronie. O, jakaś skrzynka. Prawdy szajs. List miłosny przez Belle de Gunes. Pisano oczywiście. Mój najdroższy. Dobra, dobra. Mało to jest ważne. Wychodzimy z tej jaskini, bo chyba wszystko zbadałem. Tak jest. Użyjmy medytacji godzinnej. Odnowić eliksiry i użyć ich ponownie. Idziemy z kolejnym znakiem zapytania tutaj obok. Tutaj wszystkie znaki zapytania, które są, są bardzo blisko. Więc możemy je szybko dobrać się do nich. Co to kurwa było? Archestia. Nie będę z nim walczył, nie mam takiego zamiaru. Póki nie muszę, to nie będę z nimi walczył, nie chcę mi się... o czym ja mówiłem ostatnio w naszym temacie, bo tutaj gra mi przerywa. O, grupa czwarta, proszę bardzo. Dobra, to czyli na razie nic nie będę mówił, bo zajmijmy się znowu questem pobocznym. Czy da mi proroka Labiody? Znacznik. Dużo tej krwi. Kikimory? Ła, to chyba Kikimory dopadły, to wtedy już ta grupa nie żyje. Prawdopodobnie. Dobra, zobaczmy. Miecz od razu w dłoń, bo tutaj może być niebezpiecznie. Już je widzę, skubańce. Zwiększają nam wykrycie organizmu z kłańca. Dobra. Kikimora robotnica i jest Kikimora wojownik. Głupie drzewo.
taki gimor. Powinienem to spalić w diabły. No, to oni tak skończyli. A więc tutaj skończyli zaginieni robotnicy. Jeszcze głowy brakuje. Dobra. Skutecznie. No i dobra. Koniec, są nieśmiertelne w tej grze, więc nie możemy ich zabić. Dobra. Jesteśmy blisko tutaj. Zobaczmy, co to za znaki, zapytania. Jest na przeddzień ranka, więc nie będę medytacji robił. I słońce pomału tu schodzi. Ma być... Uwielbiam polski damik w tejże. Przekleństwa są takie piękne, są takie soczyste. Okrojeni. Dobrze. No ale uda nam się dzisiaj północ wyczyścić. Nie znaku zapytania. W następnym odcinku dojdziemy tego szkołę kota i zrobimy rysunek szkoły kota. Może, zobaczymy jeszcze. Bo tak mówię, co będzie w następnym odcinku, a potem co innego się robi. Rozkażesz paka z Tangena. Zbroja buklerskiego gwardzisty. Dobra, no bo zobisko bandytów zniszczone. Kolejny znak zapytania na północ. Tu jest chyba jakaś wioska, tak bodajże. Tak a propos może. To mówią w Buklerie, jak to Dijkstra mówi. Tak na swoją drogą z... Karczma pod srebrną salamandrą. Dobra. O, to ty masz przejebany. No to mnie trzeba wymienić już zdecydowanie. No co? No i ciebie wyciąłem też. No i siemanko. Dziennik Eugena zwanego Szybkim. Chyba był za wolny. Buzi dupci dupci. O kurwa, mi przywalili te lepcy. O, Geralt! Geralt! Żyj. Nie test.
Zaklęcia! Zaklęcia! O, trzeba ten lepszy miecz stalowy zdobyć, bo ten to jest obora jakaś. Czekajcie, ja mam... Nie, już położyłem ten miecz, dobra, nieważne. Buzi, buzi, dupci, dupci! Ora, wyróżnięcie. Ale się z nimi męczyć trzeba było, o Jezu. Hahaha, 6? Tam gdzie kucharek 6, tam cycków 12. Wiedźminie, mogę na słówko? Bledek Hans. Dobrze, że ich pogonimy, Wiedźminie. Nilfgaardczyk? Artfen! Tego nam było trzeba. Chłopa z jajami. Ta. Bledek Hansa zbyt długo terroryzowała okolice. Dzięki za pomoc, Vatgern. Ryj, kurwa. Tak się składa, że większość Nilfgaardczyków, których poznałem, była żołnierzami. Mnie nie ciągnęło do wojaczki. Za to mój fater, znaczy ojciec. Mój ojciec walczył w bitwie o wzgórze Sodden. Wiele przeszedł. Przebito mu płuco. Stracił prawą dłoń. Nie mógł dłużej służyć w brygadzie Impera. Wiecie, tu są klimat i wino szybciej leczą rany. A za rentę wypłacaną w nilfgaardzkich florenach można kupić wiele. Na przykład karczmę. Dziękuję, że pomogłeś mi odzyskać ojcowiznę. Jestem ci naprawdę wdzięczny, Wiedźminie. Arddank. Dank. Pojewaj. Do zobaczenia. Dalej biodę. Żeby mi się tak chciało, jak mi się... Dobra, chłop powiedział tak, by mi się chciało, jak mi się nie chce. No to chyba każdy by tak chciał. Ja też. Dobra, napraw tą broń. Bledek jest. Dobrze. Jeszcze zostały tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w tym miejscu. Znasz jeszcze trochę eksploracji, czeka, pewnie w następnym... odcinku kolejne będą znaki zapytania. Na razie trochę tych odcinków będzie, dużo będzie odcinków z Wiedźmina. Na pewno będzie najwięcej na YouTubie z odcinków z Wiedźmina. Bo reszta pewnie nagra fabułę i troszkę misji pobocznych i powie, dobrze, odpuścimy, bo są nowe gry. Kryjówka Hanzy. O, proszę bardzo. No to teraz nas czeka trochę bitwa. Po raz kolejny. No co ty nie powiesz? O na ni ni na 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 na. O na ni ni na 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 na. Mea culpa. O fuck, melee. Głupie psy. Ale chuju piesku. No to mała była bitwa w jaskiniach, ale teraz jest wielka bitwa. Ciep, ciep, taś, ta... O kurde, się odbiłem. Patrzcie, to są błędni rycerze też. Znaczy, oczywiście zdezerterowani, bo... Ty gnoj tu. Co on tam powiedział, brzydkie chyba. No wy skurwysyny.
Ale będę miał zbierania. O chuj. Nie, ty chcesz umrzeć. Żegnam. No to już nie pojedziesz, gościu. O kurwa, zbliżają się następni. Siwa menda. No ciekawe. Tak mnie on dziś nazywano. Siwa menda. Mendo! Dobra, ty nie masz tego, może ci przywalić w ryja. Tam ktoś jeszcze z tych łuków napierdalają goście. To jest dopiero walka. Dobra, leżysz, psie. Wow. Dobra, poczekajcie, trzeba trochę pozbierać. To będzie tego zbierania. No. Ale warto, warto, bo potem można sprzedać i kasy trochę zarobić. Chociaż ja już tak mam kasy tak dużo, że i to nie robi różnicy. No gnoju! No idę. Dobra, potem to pozbieram. Kurwy synów powierzyny. No. No bo ja nie jestem dziwa, ja nie ciągnę. No, zapamiętajcie sobie, grasanci, sentencje. Kurwa też kobieta, tylko krocze ma robocze. Leżeć. Tu też. Psy wojny też. Bez pancerza, na wiedźmina. Ja cię popierdoliło, gościu. Dobra, trzeba trochę pozbierać. Wolał mieć moda, moda na auto-looting, czyli automatycznie auto-loot, czyli zbieranie. Czekajcie, aż mnie noga zaspędziała z tych emocji. Wow, dobra, wracamy. W tym odcinku będzie chyba na tyle, ta kryjówka zostanie zdobyta i z tyle skończymy, bo ta walka zajęła nam 5-10 minut, więc tutaj gra to zajmuje. To save. Teraz to zbierać po tych... Czerwone X-y. Oczywiście mam moda, bo tak bym tego nie uniósł wszystkiego. Dlatego tego moda mam, bo żeby nie wracać 50 razy do miasta i sprzedawać i wracać, bo to nie... Nie chciałoby mi się na nagrywce tego robić. Dobra, chodźcie chuje. Cip, cip, dup, ci, dup. Jest to na górze. No coś to jest. Wytrąciłeś mnie z równowagi? Długo nie pociągnie. O, kota. Wiesz. To jest to na dole. Czy jeszcze już... Skurwysynu!
Ła. Na masakra z tym mamy tam, co? Ale chyba efektowna ta walka jest, bo ich jest 40-30, a Geralt jest sam, nie? Dobra, trzeba wejść na górę chyba do tego chujka. Jeszcze przeczytamy, co tam znaleźliśmy, tą kartkę kota. Z tego, z tej skrzyni. Wszystko poszło zgodnie z planem. Bartolomé de Lunay okazał się idiotą, tak jak sądziłem, a i wiedźmin dał się wciągnąć w pułapkę. Był zbyt ufny we własne możliwości. Od początku spotkania udawaliśmy znudzonych osiłków, którzy tylko czekają na zainkasowanie swojej działki. Gdy de Lunay i wiedźmin weszli wreszcie doszli wreszcie do porozumienia, ten drugi wyjawił w końcu, że reszta schematów wykryta jest w jaskini Duszne Doły. To niebezpieczne miejsce, ale może znajdziemy sposób na dotarcie do wiedźmińskiej skrytki. Na de Lunaya wystarczył jeden wypuszczony z ukrycia bełt. Po wiedźminie spodziewaliśmy się więcej, więc dostał kilka i słusznie, bo okazał się bardzo żywotny. Mimo że nie mógł się już podnieść, pozwoliłem chłopcom sprawdzić, ile był w stanie wytrzymać wiedźmin. Zasłużyli na trochę zabawy po dobrze wykonanej robocie. W końcu zdobyliśmy pieniądze dla de Lunaya, a wkrótce spróbujemy wydobyć z dusznych dołów schematy i sprzedać je, skoro są tak cenne. Skurwysyny. Wiedźmin i płatnerz mieli pecha. Chodź, szpaku szpakowski. O, ty gnoj. Nie, to ja cię wyruchał twoim. To wyłaź z tamtej nory, gnoju. No i zżegnam, gnoju. Buklerski coś tam. Buklerska zestawa chyba. Czyste srebro, zapiski. Możecie przeczytać. Rycerski miecz stalowy. O, proszę bardzo. Rzemiosło. Czarny jednorożec. Równo. 70 szukamy. Jest, to 3 violet minus 13, to jest słabsze. Od mojego miecza. Gdzie jest ten rycerski miecz? Drugi pazur. Czarny jednorożec. Rycerski miecz stalowy. Nie ma tego. Jeszcze raz. Filtry. Nie wiem. Z tym, no to jest bez sensu. Boże, to co jest? Znaczy tamto 70 ten. Tamto jest. No tutaj nic nie widzę. Nie no, ten odkryłem, pamiętam, wcześniej. Stalony z Mahakamu. Nie widzę tego miecza. To jest srebrny. Nie no, stalowy był, no kuźwa. Nie ma tego miecza. Dobra, na razie olejemy to, trudno. Zejdźmy na dół, żeby... Nie tędy, Geralt! No.
Walić to. To samo. No no, szpak stragen herbów dupy jebany skurwysyn gryzie ziemię. Niech mu ciężko będzie. Zapracowałeś na solidny rabat u mnie, Wiedźminie. Spotkałem już jakiś czas temu jednego stragena. Niestety. Co ty powiesz? To musiał być jakiś straszny kutas. Tego nazwiska nie noszą porządni ludzie. Tego nie wiem, ale tamten rzeczywiście do uczciwych nie należał. I bardzo źle skończył. Zatłukłeś dziada, wiedziałem! Druidzi mnie wyręczyli. Spalili go żywcem. No i chuj mu na grób! Pokaż mi, co tam masz do sprzedania. No tutaj trochę mam do sprzedania tych główienek od nich, nie? I trochę, żeśmy popracowali dzisiaj mieczem. I trochę tych rzeczy zdobyłem, no nie dziwię się, rzemiosło. Zaraz zobaczę jeszcze raz ten miecz, bo mnie on tak ciekawi. On był czarny. Czarny jednorożec. No nie widzę tego miecza. Jestem ślepa, bo go nie widzę. Dobra, nieważne. Bywaj. I my też, moi drodzy, bywamy się w dzisiejszym odcinku. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie, oczywiście. To był oczywiście wącek, to był Wiedźmin 3, dziki... oczywiście krew i wino. Dziki go, dodatek krew i wino. Zapraszam was już na następny odcinek. Będziemy kontynuować to, co dzisiaj nie skończyliśmy. I coś ruszymy jeszcze dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.